W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. 10 lat. Tyle nas dzieli od premiery GTA V. W tym czasie ci, którzy ogrywali takie San Andreas czy Vice City jako nastolatkowie, zdążyli dorosnąć, wziąć ślub, założyć rodziny czy rozwinąć firmy. Po przeszło dekadzie od wydania piątki, fani serii od Rockstara doczekali się wreszcie pełnoprawnego zwiastuna kolejnej części. Choć trailer GTA V pojawił się wcześniej niż zakładano, a to ze względu na jego nieprzyjemny wyciek, data 5 grudnia 2023 rok w społeczności graczy na długo zostanie w pamięci. Dlatego też w tym filmie omówimy to, co ujawnił trailer, skonfrontujemy poszczególne sceny z niektórymi wcześniejszymi spekulacjami i informacjami na temat gry, a także wydamy własną opinię na temat GTA 6. Zapraszam na materiał. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że Rockstar został zmuszony przyspieszyć premierę trailera o kilkanaście godzin ze względu na wyciek, który szybko obiegł internet. Nie ma się co dziwić, w końcu fani czekali na kolejną grę ponad 10 lat i poczekają jeszcze kolejne dwa, jako że na końcu filmu twórcy zamieścili ogólnikową datę premiery, wskazując na 2025 rok. Skoro kontekst mamy już za sobą, przejdźmy do tego, co widać na ekranie. Po pierwsze, wzorem GTA V, zwiastun GTA 6 nie mówi nam zbyt wiele na temat fabuły, a w bajerancki i nakręcający publikę sposób przedstawia świat i jego możliwości, które czekają na gracza. Zwiastun otwiera panoramiczna scena widoku na Vice City o zachodzie słońca. To, że akcja będzie się działa właśnie w tym miejscu, wiedzieliśmy już od co najmniej kilku lat, choć nie zawsze było to takie pewne, choćby ze względu na latynoskie pochodzenie głównej bohaterki. Tak, w grze będziemy mogli sterować jedną postacią żeńską. Lucia to protagonistka, której również nie ominęły przecieki, o czym mówiliśmy w ostatnim filmie na temat GTA 6 na tym kanale. Co jeszcze można powiedzieć o tym miejscu? Ano chociażby to, że akcja na 100% będzie się działa w czasach współczesnych. Tutaj więc kończą się marzenia o latach 80. czy fabule mającej miejsce w pełni w Ameryce Południowej, choć być może niektóre miasta pojawią się w misjach lub w formie retrospekcji, w każdym razie nie można tego wykluczyć. Z trailera dowiadujemy się, że dziewczyna rozpocznie swoją przygodę prawdopodobnie w więzieniu. Podobnie jak Michael z GTA V, rozmawia ona z psychologiem, w tym przypadku psychologiem więziennym. Z dalszej części materiału możemy wnioskować, że dziewczyna zostanie wypuszczona na wolność i trafi do przewijającego się w tle Vice City, które jako gracze będziemy mogli odkrywać razem z nią. Nie jest pewne, czy do rozmów z panią doktor będziemy wracać podczas gry, czy też nie. W każdym razie podczas tej sceny psycholożka pyta Lucię, czy wie, dlaczego się tutaj znajduje. Ta zrzuca winę na zły los i tyle wiemy na ten temat, to znaczy nie dowiadujemy się, dlaczego bohaterka w ogóle trafiła do więzienia. Wcześniej spekulowano także, że fabuła może opierać się na tematyce karteli i przemytów narkotykowych, więc może to właśnie w tym kierunku powinniśmy zacząć szukać odpowiedzi. Trailer jednak tego nie potwierdza. A to dlatego, że dalej znów dostajemy scenki rodzajowe wciągające nas w klimat świata przedstawionego, czyli miasta i stanu, które jak woli przypomnienia, inspirowane były Florydą i Miami. Dobre wrażenie robi skala i imersja tego świata. Kamera pokazuje nam pływające po morzu jachty, plaże pełne wczasowiczów, przelatujące na niebie ptaki czy patrolujący wybrzeże helikopter. Tych elementów jest naprawdę sporo, choć mówimy jak na razie tylko o zwiastunie, a nie finalnej grze, w którą przyjdzie nam zagrać. Biorąc pod uwagę czas produkcji i składane przez twórców obietnice, w grze powinno to wyglądać podobnie, dlatego też liczę, że GTA 6 nie okaże się rozczarowaniem. Graficznie robi to oczywiście ogromne wrażenie. Dalej znów widzimy kolejne scenki, które co nieco zdradzają. Przepływająca przez bagna motorówka daje nam do zrozumienia, że mapa nie będzie ograniczona wyłącznie do samego Vice City. Wzorem GTA 5 w grze pojawią się też przedmieścia i tereny niezurbanizowane. Oczywiście nadal widać tutaj inspirację Florydą, która uchodzi za dość bagnisty i gorący region Stanów Zjednoczonych. W grze stan ten zostanie nazwany Leonidą. Potem znowu przenosimy się do miasta, na gęsto zaludnioną plażę, którą do tej pory widzieliśmy z lotu ptaka. Liczba szczegółów i detali jest wręcz przytłaczająca, ale pokazuje, jak bardzo żywy będzie ten świat.
Trudno jednak powiedzieć, czy scenka jest wyjęta z jakiejś misji, czy kadr został stworzony wyłącznie na potrzeby zwiastuna. W każdym razie jest na co popatrzeć. Ci, którzy lubili pływać na motorówkach, nie poczują się zawiedzeni. Zwiastun zapowiada, że będzie ich całkiem sporo. Można się spodziewać wyścigów, questów związanych z pływaniem po morzu i wodnych strzelanin. Wchodzimy do kolejnej sceny i widzimy Lucję cieszącą się życiem. W tym miejscu można to połączyć ze wstępem, kiedy oglądaliśmy ją w więzieniu. Uradowana dziewczyna siada na oparciu fotelu pasażera i wysoko unosi dłonie ponad obszar kabrioleta. Z przodu jedzie auto, z którego ktoś ją nagrywa. Widzimy, że dziewczyna jest radosna i zapewne cieszy się z odzyskanej wolności, ale też odkrywa Vice City, które robi na niej ogromnie pozytywne wrażenie. Dalej lądujemy na przedmieściach, gdzie podziwiamy bajeranckie samochody. Wracają znane nam lowridery, które zapewne będziemy mogli customizować, tak jak i pozostałe samochody. W gruncie rzeczy twórcy nie mogą pozbawić gry tego, co miało już GTA V. Wokół aut gromadzą się ludzie, ale nie wiemy, czy jest to jakiś gang, czy też nie. Pierwszą opcję może w gruncie rzeczy sugerować przelatujący na niebie helikopter policyjny, ale nie chcę zbyt daleko wybiegać ze spekulacjami. Kolejny kadr wrzuca nas do klubu nocnego. Tego typu miejsca będą pewnie jednym z elementów gry, tym bardziej, że zawsze w mniejszym lub większym stopniu były one eksploatowane w grach tej serii. Znów poziom szczegółowości robi duże wrażenie. Oprócz tego warto też zwrócić uwagę na oświetlenie, które wypada naturalnie, a nawet ultra realistycznie. W następnym ujęciu dwóch ziomeczków wita się ze sobą. Wyglądają na członków jakiegoś gangu, potem znowu przed oczami mamy widok z lotu ptaka. Trzeba przyznać, że Vice City nocą robi niesamowite wrażenie, ale widać też, że miasto poprzedzielane jest akwenami wodnymi, więc pewnie możliwe będzie przemieszczanie się między poszczególnymi dzielnicami nie tylko za pomocą samochodu czy motocyklu, ale także i łodzią. Zwiastun przyzwyczaja nas do tego, że kadry dalekie przeplatają się z bliskimi, dlatego wraz z kolejnym obrazem trafiamy na ulicę gdzieś w centrum Vice City. Nocne życie tutaj kwitnie. Wzdłuż drogi z palmami widzimy zaparkowane fury, przechadzające się dziewczyny, ale także żebraka proszącego o jałmużnę. Ponadto fani GTA Vice City już dopatrzyli się w tle hotelu Ocean View z różowym neonem. Po raz kolejny lądujemy w klubie na imprezie, później przelatujemy razem z samolotem nad leżącą na wodzie autostradą, gdzie w tle widać pływające jachty. Na następnym ujęciu widzimy kameralne przyjęcie na dachu budynku i panoramę miasta w tle. Postać na pierwszym planie wyróżnia się jednak najbardziej. Jej skryte, wyłącznie pod bikini ciało wygląda bardzo naturalnie, także i dlatego, że dziewczyna nie jest na siłę wyszczuplona. Chodzi mi głównie o jej tyłek. Oczywiście to nie jest tak, że wcześniej w grach serii GTA wszystkie postacie miały jednakową sylwetkę. Niemniej jednak te, które występowały na plażach w bikini, przyzwyczaiły nas do kształtów, których nie powstydziliby się projektanci lalek Barbie. Tutaj jest inaczej. Widać, że blondynka na ekranie ma raczej figurę gruszki, więc myślę, że możemy liczyć na większe zróżnicowanie NPC-tów pod względem rozmiarów i kształtów ciała. Popatrzcie też, jak fenomenalnie poruszają się jej włosy. Kolejny kadr utwierdza nas w przekonaniu, że cały czas jesteśmy w Vice City. Zaraz po nim dzieją się najciekawsze rzeczy. Jak wspomniałam, jest już pewne, że gra będzie się działa w czasach nam współczesnych. Dlatego też w tym miejscu dostajemy jakieś przebitki z social mediów i telewizji. I jest tego całkiem sporo, jakby trailer chciał nam pokazać, że ten element będzie silnie obecny w grze. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, jako gracz, będziemy mogli korzystać z telefonu nie tylko do dzwonienia i pisania SMS-ów, ale i przeglądania social mediów. Przynajmniej na to wskazuje zwiastun. Kolejny kadr to znów filmik z social mediów, na którym jakiś łowca krokodyli walczy z gadem, który zamieszkał w czyimś basenie. Potem ciągle przewijają się filmiki z internetu. Widok z kamery policjanta, gonienie półnagiego faceta na stacji benzynowej, kolejny filmik rodem z TikToka, potem jeszcze jeden. Żeby było ciekawiej, wszystkie te rzeczy są nawiązaniem do prawdziwych wydarzeń. Jeśli Rockstar chciał rozwiać wątpliwości na temat czasu akcji, to myślę, że to nam w zupełności wystarczy. Dalej dostajemy parę kadrów rodem z cutscenek. Tutaj jakiś goły facet w stringach podlewa trawnik, grupa zabłoconych ludzi bierze udział w czymś w rodzaju ekstremalnych rajdów samochodowych, potem znowu mamy social media i nawiedzoną kobietę na ekranie i wreszcie przechodzimy do scen, które mówią nam więcej na temat samej fabuły. Mianowicie Lucia i jakiś facet uciekają samochodem przed policją. On prowadzi auto, ona trzyma skradzione zapewne pieniądze. Czyli po wyjściu z więzienia dziewczyna wcale się nie zrehabilitowała, a po raz kolejny wpadła do przestępczego świata, być może z braku innych perspektyw, być może ze względu na towarzystwo.
Zastanawiający jest jednak jej towarzysz. Wcześniej mówiono o rozdzielonym rodzeństwie, czego nie wyklucza ten zwiastun, niemniej jednak między pokazanymi tutaj bohaterami widać chemię. To jest przede wszystkim para, która nie tylko darzy się uczuciem i zaufaniem, ale razem dokonuje napadów czy angażuje się w nie do końca legalne interesy. Ale wracając do mężczyzny, czy to może być ten zapowiadany Jason? I czy w takim wypadku jest to brat Lucy? Trochę kłóci się to z dotychczasowymi przeciekami. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. W każdym razie scena z tymi bohaterami wygląda jak fragment jakiejś misji. W kolejnych kadrach widzimy ujęcia z telewizji. Najpierw jakiś wypadek i w tym miejscu zwróćcie uwagę na radiowozy, które różnią się wyglądem od tych z Vice City. Również innym był ten, który widzieliśmy w scenie z uciekającym przez stację paliw Golasem. To pokazuje nam, że mapa będzie całkiem spora, a poszczególne miasteczka wokół Vice City będą dysponowały własnymi radiowozami, czyli tak jak było to w GTA V. Następnie trailer pokazuje nam w telewizji więźnia, który wpadł z powodu swoich tatuaży. Przetłumaczyłam ten napis tłumaczem Google, ale nie wyszło mi nic sensownego. Szukałam jakichś wskazówek na temat tego, czy widoczna postać może być jakoś związana z protagonistką, ale nic na to nie wskazuje. Najprawdopodobniej jest to zwyczajnie ponowne nawiązanie do prawdziwych wydarzeń. Twórcy pokazują nam zabawę na motocyklach, kolejny kadr z dobrze znanej nam telewizji Weasel News, jeszcze jedną grupę fanów czterech kółek i znów protagonistów. Trzeba się nad nimi teraz pochylić. Fani postawili bowiem hipotezę, że widoczna na nadgarstku bransoleta Lucy to urządzenie śledzące, co pokazuje, że dziewczyna wyszła z więzienia idąc na układ ze służbami. Te stale ją obserwują, zaś podstawiony do niej Jason to nie tylko kochanek, ale i ukrywający się policjant, który po kryjomu nadzoruje działania dziewczyny. Podobny gadżet znajduje się też na plakacie, ale tym razem na nodze bohaterki. Fabuła może więc obracać się wokół tego, że Lucia ma jakieś zadanie do wykonania, a Jason jej w tym pomaga, ale i przy okazji zakochuje się w dziewczynie, przez co staje przed dylematem moralnym, czy powiedzieć jej o tym, że jest policjantem, czy brnąć w wir kłamstw. Trochę tak jak w pierwszej części Szybkich i Wściekłych. W tle przygrywa piosenka Love is a Long Road autorstwa Toma Petty'ego, która zdaje się potwierdzać ten rodzaj narracji w grze. Zostawiając spekulacje na boku, z tego co wiemy, historia tych postaci ma być luźno oparta na postaci Bonnie i Clyda, pary przestępców z lat 30. XX wieku. Pokazują to finałowe sceny trailera. W jednym ujęciu kochankowie leżą w łóżku, w kolejnym dokonują napadu z bronią w ręku. I to tyle. Jako datę premiery wskazano 2025 rok, a w tle burzę wywołała informacja, że początkowo gra będzie dostępna tylko na konsolach, a dopiero później ewentualnie na pecetach. Choć zwiastun nie mówi nam wiele na temat fabuły, zapowiada elementy, na które teraz będziemy czekać. Fajnie byłoby zobaczyć to wszystko, co pokazują nam twórcy w tym klipie. Przede wszystkim te scenki rodzajowe, krokodyle w basenach, wypadki samochodowe, imprezy pełne żywych NPC-tów. Brakuje tu oczywiście gameplayu, ale po tylu latach zwiastun i tak robi kapitalne wrażenie i pewnie będzie analizowany pod wieloma kątami. Kto wie, być może i my wrócimy jeszcze do tego tematu, bo nie sposób omówić tutaj wszystkiego w tak krótkim czasie. To było nasze pierwsze wrażenie na temat trailera GTA 6, ale jesteśmy ciekawi, co wy o nim sądzicie. W końcu jest o czym mówić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam, a wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia.